Identyfikator podmiotu SCP-2062. Klasa podmiotu Kronecker. Specjalne czynności przechowawcze. Fundacyjny analizujący robot sieciowy typu 3 Omicron 20 Psi, Alan, musi bezustannie wyszukiwać i usuwać pozycje dotknięte efektem SCP-2062 z fundacyjnego archiwum. Niecyfrowe wersje dokumentacji będące dotknięte efektem SCP-2062 mają być zniszczone. Dokument opisujący SCP-2062 jest jedynym obiektem dobrowolnie sklasyfikowanym przez Fundację jako Kronecker i nie wykazuje żadnych anomalnych właściwości. Klasyfikowanie innych obiektów anomalnych jako Kronecker jest wzbronione. Opis. SCP-2062 jest anomalną klasą obiektu znaną jako Kronecker, pojawiającą się w losowych cyfrowych wpisach dotyczących obiektów SCP. Wpisy pod wpływem SCP-2062 autonomicznie zmienią swoją klasę podmiotu, specjalne czynności przechowawcze i opis, twierdząc, że wymienione obiekty nie są już anomalne, a ich przechowywanie ma zostać zawieszone, często dodając szczegóły w sekcji opisu, które próbują obalić anomalie. Odwracanie tych zmian nie skutkowało. Jednakże te wpisy mogą zostać usunięte z głównego katalogu. Wydaje się, że nie ma wzoru we wpisach wybieranych przez anomalię SCP-2062. Wszelkie zmiany wprowadzone we wpisie odnośnie obiektu SCP są natychmiastowe i pojawiają się na każdym urządzeniu, wyświetlając dokumentację dotkniętą efektem. Jednakże wszelkie niecyfrowe kopie dokumentacji nie są dotknięte tym efektem. Jeśli niecyfrowe kopie dokumentów zostaną zaskanowane do systemu, SCP-2062 nie wydaje się mieć na nie wpływu. Podobnie zmiana numeracji artykułu wydaje się być skuteczna w łagodzeniu efektu SCP-2062, umożliwiając dokonywanie rewersji. SCP-2062-1 jest adresem IP, z którego pochodzą wszystkie anomalie SCP-2062. Triangulacja adresu IP powoduje awarię standardowych systemów pozycjonowania. Śledzenie za pomocą sprzętu dostrojonego do pozawymiarowej topografii wskazuje na to, że SCP-2062-1 pochodzi z pozawymiarowej przestrzeni. SCP-2062-1 wydaje się być jedynym sygnałem pochodzącym z tej przestrzeni. SCP-2062 wpływa również na każdy artykuł oznaczony następującym kodem. Ta anomalia może wpływać na wpisy dotyczące obiektów SCP, na równi z dokumentacją personelu i innymi dokumentami. Rewizje stworzone przez SCP-2062 posiadają parę wspólnych cech. SCP-2062 próbuje obalić egzystencję obiektu, jeśli jest to możliwe. Jeśli nie, SCP-2062 wywiera minimalny wpływ i często tworzy małe i pomijalne zapisy w różnych punktach informacji. Jednakże, dokumenty oznaczone ręcznie za pomocą tego kodu są nieodwracalnie dotknięte przez SCP-2062. Zmiana nazwy lub numeracji obiektu jest nieskuteczna w łagodzeniu jego skutków. Dodatek. Leopold Kronecker, urodzony 7 grudnia 1823 roku, zmarły 29 grudnia 1891 roku. Był niemieckim matematykiem studiującym teorię liczb i algebrę. Kronecker był najbardziej znany ze swojego cytatu z teorii zbiorów George'a Cantora. Bóg stworzył liczby całkowite, wszystko inne jest dziełem człowieka. SCP-2062 nie wydaje się być prawdziwym Kronekerem. Dalsze badania nad życiorysem Kronekera trwają.